oddalonej kilkanaście kilometrów od Łomży Czartorii, na terenie rezerwatu Doliny Narwi, wśród setek hektarów jałowców, znajduje się ośrodek terapii naturalnych IRIS. Chociaż podobnych obiektów jest w Polsce wiele, ośrodek w Czartorii jest jedynym, w którym łączy się wiele technik terapeutycznych. Twórcą tego niezwykłego sanatorium zdrowia jest Krzysztof Czarnecki, lekarz, irydolog, zielarz, homeopata. Dlaczego zajmuję się irydologią, dlaczego zajmuję się dietetyką, dlaczego zajmuję się homeopatią, dlaczego zajmuję się samą naturoterapią? Ponieważ uważam, że jest to jedyna metoda, która może nam pomóc, ponieważ powstaliśmy tak jakby z natury, jesteśmy z natury i powinniśmy się tak samo leczyć. Natomiast nie wykluczam leczenia chemicznego, ponieważ to musi razem ze sobą współistnieć, tym bardziej, że też z zawodu jestem lekarzem. Krzysztof Czarnecki stan zdrowia pacjenta odczytuje z tęczówki. Jest ona dla niego rodzajem karty chorobowej, bogatym źródłem wiedzy o człowieku, która nigdy nie kłamie. Główną moją taką diagnostyczną metodą jest właśnie irydologia. Polega to na tym, że każdy z nas manifestuje swoje objawy chorobowe na tęczówce. Jak to jest, to do końca chyba nie jest wiadomo. Czy to polega na tym, że oko poprzez odpowiednie zmiany barwnikowe, strukturalne, mówię w tym momencie o tęczówce, puszcza na dno mniej lub więcej światła. Na pewno jest to objaw, który pokazuje mi, który z narządów nam pracuje dobrze, który z narządów pracuje gorzej. I to pozwala diagnozować przyczynę choroby, a nie objaw. Diagnoza irydologiczna jest niezwykle trafna i precyzyjna, a badanie trwa tylko chwilę. Pani należy do osób nadwrażliwych, bardzo się przejmujących, muszących mieć kilkadziesiąt problemów, bo inaczej nie potrafi bez problemu żyć. Główną przyczyną tutaj u Pani, jeżeli chodzi o Pani zdrowie, jest zaburzenie hormonalne, a przede wszystkim to spowodowane jest ogólną grzybicą całego organizmu. I w tym wypadku jest to stan zapalny wszystkich błąd śluzowych, począwszy od przewodu pokarmowego, a skończywszy na układzie rodnym. I tutaj jest problem z zajściem w ciążę i problem z całą przemianą materii. Dodatkowo jest skrzywienie kręgosłupa odcinka lędźwiowego z lewej strony. Jest wada budowy zestawki trójdzielnej. I teraz tak, przede wszystkim, żeby Pani pomóc, ja muszę Pani doprowadzić organizm do wyleczenia z grzybicy, z kandydazy, która znowu doprowadzi nam do poprawienia całej fizjologii, jeżeli chodzi o przewód pokarmowy i o stany zapalne przydatków. Dobrze, dziękuję bardzo. Podstawą terapii Krzysztofa Czarneckiego są zioła. Często łączy je z homeopatią i ustawianiem kręgosłupa. W swojej aptece ziołowej mam 127 gatunków ziół, które mieszam w 135 zestawów ziołowych. Więc mam 135 zestawów ziołowych na różne zespoły chorobowe. Jak się wejdzie do mojej apteki, te 127 gatunków ziół daje tak aromatyczny zapach, tak przepiękny zapach, którego nie mamy nawet na łące. Oprócz porad zdrowotnych, w Czartorii organizowane są wczasy zdrowotne. W trakcie turnusu można wyzbyć się wielu chorób, oczyścić organizm z toksyn, poprawić kondycję fizyczną i odchudzić się. Terapia polega na dwutygodniowej lub dłuższej diecie owocowo-warzywnej. Do tego dochodzi picie ziół, kuracja homeopatyczna, ćwiczenia fizyczne, masaż, ustawianie kręgosłupa i inne zabiegi. Polega to na tym, że przyjeżdżają tutaj Państwo, dostają dietę warzywno-owocową, zbilansowaną na poziomie 480 kilokalorii i mają bardzo dużo ruchu. Chodzi o to, żeby zmusić organizm do wykorzystania jego zapasów. A tym pierwszym zapasem, który jest, to jest cholesterol, który zatyka nam nasze żyły. Na zmianę! Prawa, lewa!
Ja z moim przyjacielem przyjechaliśmy tutaj w celach odchudzających. I mogę powiedzieć rezultaty. Mój przyjaciel schudł 12 kilo w ciągu 2 tygodni, ja schudłam 6 kilo. Jestem nadciśnieniowcem, zażywam leki 2 razy dziennie. W tej chwili leków na nadciśnienie nie biorę żadnych. Moje ciśnienie się unormowało. W Nieznanym Świecie przeczytałam artykuł o Czartorii. A ponieważ nosiłam się z zamiarem oczyszczenia wewnętrznego mojego organizmu, zdecydowałam się po prostu przyjechać. Podnosimy biodra wysoko, napinając pośladki i oddychamy przeponowo, głęboko, swobodnie. Ćwiczenia są niezbędną składową procesu odtruwania. Poprzez to, że na początku chcemy kurcaczy jak najbardziej rozruszać, jak największy zakres ruchowości, żeby osiągnęły ich stawę, ścięgna. Dzięki temu później jest łatwiej lekarzom, fizjoterapeutom nastawiać kręgosłupy. Staramy się także wzmacniać ich mięśnie, siłę mięśni. Dzięki temu lepiej funkcjonują później te mięśnie, lepiej trzymają ich, prawda, wszystkie kręgi, stawy. To później się nie rozsypuje tak szybko. Oraz oczywiście, wiadomo, poprawiamy wydolność kondycyjną. Tutaj ludzie naprawdę bardzo chętnie ćwiczą, bardzo chętnie przychodzą na zajęcia, ponieważ widzą tego efekty. Już po kilku dniach czują się naprawdę lepiej. Niektórzy potrzebują właśnie tej atmosfery, tego miejsca. Tej atmosfery, którą tworzy grupa, bo jest dużo łatwiej. Oni razem przez to przechodzą, przez to wszystko. Jest zdecydowanie łatwiej niż samemu gdzieś tam sobie w ciągu dnia w naturalnym trybie życia to zastosować. Dieta kuracjuszy polega na spożywaniu wyłącznie węglowodanów bez białek i tłuszczy. To powoduje, że organizmowi zaczyna brakować energii. Tłuszcz odłożony w ciele zaczyna się spalać. Zaczynamy tak jakby żywienie wewnętrzne, uruchamiamy żywienie wewnętrzne, czyli organizm to, co odłożył, zaczyna zjadać, żeby wytworzyć energię podczas tych ćwiczeń, które tutaj przechodzą ludzie. Naprawdę to jedzenie tak smaczne, tak pięknie podane, taka kompozycja sałatek, że ja na przykład nie słyszałam o takiej sałatce, którą się podawało truskawki z ogórkami, a jest przepyszna. Nawet przepisy sobie pobraliśmy. Krzysztof Czarnecki każdy posiłek je ze swoimi kuracjuszami. Większość produktów w kuchni pochodzi z okolicznych upraw, w których nie stosuje się chemicznych nawozów i środków ochrony roślin. Porównując tamten sposób życia i jedzenia z tym, to mi się bardzo podoba i uważam, zachęcam wszystkich do tej zmiany, bo to jest korzystne. Czuję się inaczej, czuję się więcej, mam energię w sobie, siły i uważam, że będę to kontynuował. W trakcie kuracji Krzysztof Czarnecki na podstawie wyglądu tęczówki sprawdza postępy w terapii. W razie potrzeby zmienia zioła i ustala dodatkowe zabiegi. Ośrodek dysponuje m.in. urządzeniem do płukania jelita grubego, jest także sauna, wirówka, bicze szkockie, urządzenia do detoksu, kort tenisowy i sezonowy basen. Dużą wagę terapeuta przywiązuje do ustawienia kręgosłupa.
Prawidłowo ustawione kręgi mogą zlikwidować wiele dolegliwości. Do dyspozycji kuracjuszy są stojące w lesie komfortowo wyposażone 3 drewniane domki. W każdym pokoju jest łazienka z kabiną prysznicową i ubikacją. Goście mogą także zamieszkać w budynku głównym. Ośrodek dysponuje 1, 2, 3 i 4-osobowymi pokojami. Wszystko tu sprzyja odpoczynkowi, odprężeniu i relaksowi, tak potrzebnym w przywracaniu organizmowi równowagi. To, co tutaj jedliśmy, to, co tutaj robiliśmy, ćwiczyliśmy, jest tak korzystne na stan zdrowia, że moje wyniki są o wiele lepsze w dwóch tygodniach. Poprzednie sposób życia już mi się przejadł, można powiedzieć, i dlatego uważam, że czas już teraz na coś nowego, coś zdrowszego. Czartoryi leczą nie tylko zioła, dieta i ruch, ale także specyficzny klimat. Ośrodek leży na terenie rezerwatu Natura 2000 nieopodal rzeki Narew, z dala od centrów przemysłowych. Okolica to wymarzone miejsce na wycieczki piesze i rowerowe, które są nieodłączną częścią terapii. Można tu pochodzić po rzadkich przyrodniczo nadnarwiańskich wydmach i pooddychać powietrzem pełnym olejków eterycznych jałowca. Piękne otoczenie, nieskażona przyroda, śpiew ptaków, zielone lasy, piękna rzeka, wspaniały ośrodek, wspaniały szef ośrodka, pan Czarnecki, który również przyczynia się do tego, że my mamy przez cały dzień śmiech na ustach. Amatorzy spacerów po lesie także będą usatysfakcjonowani. Okoliczne lasy są pełne grzybów i jagód. Natura znowu pozwala na powrót organizmowi do zdrowia poprzez uzupełnienie niedoborów, poprzez poprawienie ukrwienia, poprzez poprawienie unerwień. Jeżeli będziemy organizm cały czas wspomagali, jeżeli będziemy cały czas doprowadzali do tego, że organizm będzie podnosił swoją odporność, nie będziemy chorowali. Kto raz był w czasach zdrowotnych w Czartoryi, ten na pewno zechce tu wrócić. Choćby po to, by znowu poczuć atmosferę tego miejsca, odreagować stres, otruć organizm i podreperować zdrowie.